i żyje tam ten awatar próbowy. Ostatni raz był włączany 4 lata temu. I to jeszcze, Szymon mnie zaprosił. I to jeszcze jaki awatar? Zaloguj się, chodziutko. No właśnie, nic o tym nie wiemy, słuchaj. Przepraszam, to cię tworzy, może jeszcze jedna uwaga, dlaczego to jest bardzo fajne narzędzie? Przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Głównie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, takich osób, które nie mają żywego kontaktu z ludźmi. Tutaj tworzysz sobie swoje ja idealne takie, tak naprawdę. Czy możesz być każdym, możesz być królikiem, jeżeli lubisz króliki, a możesz być super fajną dziewczyną i na żywo, i w awatarze. Jest to naprawdę ciekawe. Tutaj już się logujemy. Wchodzimy do tej auli, która była nazwana tęczową kopułą. Tu się teraz toczy wykład na temat etyki w sieci. Ja spróbuję się przywitać i już nas słychać nawet. Mam też głosu. To jedyna granica to jest interfejs, to jest informacja sieciowa, prawda? No bo powiedzmy, ja tutaj ten pan się zaczyna na drzewie, to jest właśnie CDMIA, czyli doktor. No możesz to zrobić przy pomocy właśnie ten świat wykreowany przy pomocy interfejsu. Tak jak tutaj był dobry. Bardzo proszę te komentarze, jakieś sprawy, które chcielibyście zadać. Tak? On sobie mówi to w internecie, a wszyscy ludzie z całego świata. A zatem dziękuję bardzo. Witam Państwa uczestników konferencji Nowy Model Szkoły, Akademia Elektronika, Second Life. Właśnie mamy teraz wykład dla studentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jeden z wykładów z kursu Główne tendencje rozwoju kultury XX i XXI wieku. Nazywam się Cydynio i właśnie reprezentuję Akademię Elektroniki, ale w sieci fizycznej nazywam się Michał Ostrowicki i reprezentuję Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale to nazwisko ze świata fizycznego to już raczej przeszłość, jeśli chodzi o moje występowanie w świecie nauki na uniwersytecie, także raczej jestem przyzwyczajony właśnie do mojego imienia sieciowego, które przyjąłem parę lat temu, aby zadeklarować, potwierdzić to, co stwierdzam w filozofii, w jaki sposób myślę o sieci. No i w ten sposób już występuję na konferencjach publikujących. Również witam, czyżby nam zniknął kuwertura, czyli w tym momencie prawdopodobnie już nie jesteśmy widziani w jakimś zdroju. Może, że tylko nie wiem, jak to tam jest zrobione, ale w każdym razie poczytamy może na kuwerturę z dalszą wypowiedzią na temat Akademii. Jest? A dobrze, okej. Więc w każdym razie właśnie witam Państwa w Akademii Elektronika, która działa jako instytucjonalnie tylko na zasadach kursów akademickich. Natomiast nie jest instytucjonalnie częścią Uniwersytetu, choć przez Uniwersytet jest wspierany i uczestniczą w kursach studenci w różnych kursach z kilku uniwersytetów w Polsce. No właśnie to jest taka szczególna sytuacja, gdzie z różnych miejsc w świecie fizycznym, bo wiem, że Państwo mieliście połączenie też z innym ośrodkiem akademickim przed chwilą, jak na jakimś innym rodzaju łącza, docieramy do wspólnego miejsca w sieci. Właśnie to wspólne miejsce w sieci, miejsce spotkania jest tym,
co jest wartością w stosunku do rozczłonkowania osób, myśli, ludzi, idei, wątków na zasadzie takiej, że tutaj się spotykamy, dzięki połączeniu, dzięki technologii, przychodząc swoiście intencjonalnie ze świata fizycznego. I to jeszcze dodatkowo mamy w tej sytuacji ciekawą rodzaj eksperymentu, że wykład akademicki w jakiejś części jest przerwany, może się toczyć też w jakiejś części u Państwa na sali, choć nie jest to oficjalne, bo macie konferencję, ale mamy wykład, nie jest to możliwe. No i w tym momencie możemy to połączyć. Nie wyklucza się jedno z drugim, mamy zaprezentować akademię, ale jednocześnie to na gorąco się dzieje w zasadzie na co dzień, na zasadzie właśnie przebiegu edukacji, tego co jest związane z akademizmem albo szkołą. No, też można dodać, że jest to też szczególna sytuacja, że spotykają się tutaj osoby, które posiadają pewne doświadczenie sieciowe, pewne poglądy, jeśli chodzi o e-learning, że nie tylko chodzi o kwestie merytoryczne tego, co tu się dzieje, ale także potrzebę wewnętrzną, czasami coś właśnie intencje, coś duchowego, takiego, co nas kieruje do wykorzystania technologii w takich celach edukacyjnych, akademickich, samego siebie w pewnym momencie dostosowania do formatu technologii, ale równocześnie i przezwyciężania na zasadzie takiej, żeby zaistnieć tutaj właśnie z poziomu edukacji, szkoły czy uniwersytetu, żeby z kolei nasza technologia nie władała, ale żebyśmy ją mogli wykorzystać. Myślę, że będę chciał Państwu w skrócie pokazać akademię, licząc też na pytania, które padną. Też może pokażę stronę, na której dokumentowane są działania akademii. Więc jakbyś był uprzejmy napisać na czacie adres naszej strony, to byłbym wdzięczny. No i na przyszłość także zapraszam Państwa zarówno do udziału w prowadzeniu zajęć, czy po prostu przy wyciągu akademii. Bardzo proszę także, żebyśmy teraz wybrali się, nasza grupka studentów, żebyśmy podeszli do telefonu. Kuba, która też do Ciebie proszę, żebyś się jakby trzymał ze względu na to, że nie wiem, tam gdzie pójdziemy, no tam będzie zabrzmiał głos. Tam się będzie wszystko działo. Czy nie mogę tam też spadnąć?
Co? Okay. Jesteśmy w Galerii Jero w Sarnawi. Mam nadzieję, że się zbudował już obraz u Państwa na konferencji. Tutaj mamy w tej chwili galerię sztuki, jak widać, realizm, naturalizm, abstrakcjonizm. No, generalnie albo można tutaj poprowadzić zajęcia, urozmaicają zajęcia w świecie fizycznym, czyli no, po prostu zajście pokazać kilka obrazów, zinterpretować, omówić je, tak jak właśnie tutaj widać, że zostają one powiększone na ekranie i można zmieniać tą galerię, no, można przeprowadzić tutaj jakieś zajęcia z historii sztuki, estetyki. Generalnie chodzi o to, że nawet nie to, że tutaj przebiegałby kurs, choć to też jest możliwe, ale to, że można przyjść do muzeum, prawda, grupą osób, która jest w sali fizycznej. Czyli, że powiedzmy, mamy 10, 20, 30 osobową grupę, drukuje się prowadzący wtedy, zwyczajnie, drukuje się do sekretarza, przychodzimy do muzeum w ten sposób. Nie chodzi o urozmaicenie, chodzi o jakby wyrwanie z takiego monolitu homogenizacji myślenia, bo też wiadomo, że te wszystkie obrazy można wyświetlić z prezentacji, można wyświetlić je z sieci, będzie bardzo podobne. Niemniej właśnie chodzi o to, żeby to zmieniać, żeby to się stawało bardziej oryginalne, interesujące. Wracamy do Akademii. Tutaj przed tobą kubertura jest telepost, także schodzimy tam. Okej, fajnie. Teraz podchodzimy pod teleport. Czekamy na pozostałe osoby. Podejdźcie. Bardzo proszę tutaj. Teleport. Tak jest. Tak, fajnie. Chcę dodać, że tutaj pewnie mamy coś, ktoś tam może gdzieś zostać, ktoś źle kliknie telefon, jakby się nie należy przejmować, to się dzieje, traktujemy to wszystko jako no, zespół zdarzeń, które tu się mogą wydarzyć, ktoś może wywalić się raz podczas wykładu, w ogóle nam ślad zniknął. Zasada jest generalnie taka, że przyjmujemy to wszystko jako pewien inwentarz, z którym musimy się liczyć, z technologią, że logujemy się, jak coś nie działa, cały czas próbujemy i że chodzi generalnie o to, żeby to stwarzać, a nie żeby coś złego się działo. I teraz zapraszam do tej kółki rozkrojonej nieco, to jest księżyc, czyli drugi od dołu, teleport, kubertura zaczyna, bo w tym momencie jesteś tu najważniejszy na zasadzie właśnie, że od ciebie zależy to, co się pojawi u was, u państwa na ekranie. No, drugi od dołu teleport, księżyc, pszczaków, teleport, kubertura, spokojnie, powolutku. O, jesteśmy na Księżycu. Księżyc jest również galerią. Tutaj akurat w tej chwili są zdjęcia przed paru tygodni, czy nawet miesięcy grupy artystycznej poza Tatrami. To jest właśnie, zapomniałem dodać, że Jero Sarmari zostało wykreowane przez Deksa Euromata, który w tej chwili jeszcze pilnuje nam Akademii Nadolecencowej Kopuły. Natomiast to również doktor na Akademii Kończokowicza. Przez Nauzynkę i Endera Meilera. Jest to przestrzeń wystawiennicza grupy artystycznej poza Tatrami. Zwróćcie uwagę, na przykład drzewo jest tutaj takie zresztą jak na dole, wymalowane plastycznie, są liście, pięć i tak dalej. Można się w tej galerii wystawić, jeżeli ktoś chciałby pokazać swoje fotografie, swoje obrazy, poezję, no generalnie wszystko, to można to tutaj umieścić. Także zapraszam również do galerii. No ale także tutaj prowadzimy czasem wykłady. Wtedy studenci siadają, siadamy wszyscy na poduszkach, tak jak tutaj widać. Bardzo proszę, może podejdźcie do mnie, czy o tamtym kubertura. No, widać, że jest nawet jakiś pozostały jeszcze cytat.
właśnie, który jest o tożsamości, w tym wypadku wirtualne bycie jest jakby stępem. To ewolucja człowieka i maszyny, która redefiniuje cielesność, jego organiczność i samą ewolucję. Wirtualne bycie odbierane jest jako życie. No, czyli też taka tematyka, która tu się przewija w akademii, jeśli chodzi o te kursy, które prowadzę, które są wykłady otwarte prowadzone w poniedziałek 21. Od razu zapraszam w takim razie w poniedziałek na 21. Będzie mieć wykład, nie dostałem, ale będzie mieć wykład doktor Joanna Walewska z Uniwersytetu w Toruniu, która zajmuje się sztuką komputerową lat 70. i 80. Także no, o 21.00 zawsze w poniedziałek coś się dzieje. To jest drugi semestr, a w pierwszym semestrze jest kurs. Tak wygląda księżyc i proponuję, żebyśmy przeszli do teleportu, przeszli do akademii. Albo zrobimy inaczej. Chodźmy na drugi koniec. Widzę, że nam parę osób skinęło, ale to nic. Chodźmy tutaj na drugi koniec. Od razu pójdziemy takim innym przejściem do Brusji, czyli miejsca, w którym można odbyć rzuty, na okej. Okay. Już momencik sorry, bo widzę, że trochę to już trwało właśnie. Patrz, nie to jest to tyle magiczności. Wchodźmy do tego kryształu. Kubertura to jest teleport do Blue City. Jak najedziesz myszką, to tam w pewnym momencie pojawi się znak, że to jest teleport. Powoli, możesz jeszcze podejść. W samym środku jest ten teleport. Tak, jest. Pojawi się znak, to wszystko jest teleporty znajome. Trzeba mierzyć tymi kryształami. Jesteśmy w Blue City. To jest również aura, sala wystawienniejsza. To jest tam sala do prowadzenia zajęć, ale także i tak właśnie imersyjne miejsce, które można odbyć dyżur. Tutaj się dobrze rozmawia o tym, jak ma wyglądać, czy jakaś praca licencjacka, czy magisterska, czy ktoś przychodzi pytać w sprawie jeszcze innych rzeczy, jeszcze bardziej złożonych kwestii, no to wtedy tutaj dobrze jest przyjść, można tutaj usiąść. Najczęściej tu nikogo nie ma, więc wtedy można spokojnie porozmawiać, można też w tym zaciszu, takim nastrojowym miejscu wyświetlić jakieś slajdy. Właśnie mówiłem, że w przypadku tej części cyberkultury, która nastawiona jest na społeczność, na to byłby Manuel Castells, właśnie tutaj jest jedna z jego książek cytowanych, wirtualnie się z naszą rzeczywistością, o to, co odróżnia kulturę informacji od poprzednich, nasze tworzenie znacznie dokonuje się przez wirtualność. No i chodzi o to, że właśnie takie miejsce służy rodzaju kontaktu w dydaktyce, który można by było określić jako taki no, bardziej wyrafinowany, osobisty, taki, który wymaga przez 20 minut pewnej uwagi, skupienia się i wymaga atmosfery. To uważam, że trudno jest to stworzyć czasami na uniwersytecie w czterech ścianach. Na przykład, jeśli chodzi o konsultacje doktoranckie, to zrozumiałem, że one się nie sprawdzają w takie indywidualne. Bo nie mówię o jakichś takich seminaryjnych spotkaniach, nie sprawdzają się w czterech, że lepiej jest wyjść gdzieś na kawę, lepiej jest w świecie fizycznym, gdzieś szukać w jakieś miejsce, które separuje od takiego instytucjonalizmu zadeklarowanego, który wręcz nie utrudnia komunikację, bo nawet nie mogę głębiej modelu czasami wziąć, rozluźnić się, żeby uwolnić jakąś myśl i ta osoba doktora w tym wypadku również. Natomiast tutaj się przychodzi, to duża część emocji jest nastawiona na to miejsce, a ta kolejna na to, że mam spędzić na rozmowie o czymś ważnym, co ma decydować o kolejnych latach, na przykład takiej osoby. Oczywiście tych rozmów jest kilka, kilkanaście, one są ciągłe, to jest jasne, ale podczas tego mogą zapadać ważne zdania, bo osoba, która
jest, nie przychodzi z jakimś pytaniem, ona potem z tym pytaniem to wyjdzie. To jest duża sankcja, odpowiedzialność za czasem parę zdań, które brzmią na przykład, to nie ma sensu, daj sobie spokój, skończyć po prostu tak naprawdę, ale jak ciężko jest wyłonić jakąś dozę, to jest właśnie to. Pisz w tym kierunku, napisz na ten temat rozdział 20 stron, przynieś mi go, przeczytam, będziemy rozmawiać. Nawet to jest z kolei 3 miesiące ukierunkowania życia, prawda, i w ogóle zainteresowania, czytania i tak dalej. Dlatego uważam, że lepiej jest tutaj skupić się w tym miejscu, oryginalnym, kryształowo niebieskim, wyświetlonym, niż gdzieś tam się jakoś z tym tematem mordować na zasadzie powielania sytuacji instytucjonalnych. Przejdźmy dalej. Telefon jest tutaj, jest do akademii. Tutaj to, że tak sobie ustępujemy miejsca, że wpadamy na siebie i tak dalej, to jest zupełnie normalna sytuacja. Aha, chyba jest kubertura. Proszę, wchodźcie tutaj do telefonu. Tak, właśnie tutaj zapiała ta tylka. Ja widzę podejść. Okej. Wyraźnie problem z nawigacją. Jest to, że nie jestem czyja wina po prostu skonfigurowana, inaczej jest mysz, jak tam muszę mysz bezprzewodować. To jest silnik taki, który wiesz, najpierw ci załaduje obrazy, tak? Trwa. To trwa ładowanie obrazy, a potem te obrazy są u ciebie fizyczne, są przeglądarka i one nie muszą być ciężane. To jest dużo lepiej niż... Widzę, Klaro, że masz piękne wcielenie elektroniczne, świetna tożsamość. Gratuluję. Teraz idziemy dalej. Czyli kolejny telefon. Chodźcie do komina. No, widocznie z komina. Także idziemy do komina. Przedstawiam na kubertura właśnie pierwszy. Podszedł, widzę, że chciał rzeczywiście pięknie zmienić wcielenie. Prawie jak mistrzem, ale mistrz jest zadająca, także w ogóle. Komina? Jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, które jest dane elektronika, które zostaje z drugiego życia. Służy słuchaniu muzyki. Spotykamy się z wydarzeniami w piątki. W zeszłym roku było to co piątek, w tym roku jest rzadziej i jest puszczana muzyka, głównie muzyka elektroniczna, industrialna, muzyka. Z lat 90, 80, 90, Commodore, Atari, Amiga. I chodzi o to, że te przewody to są podkłady do rozwijania czasów i to organizuje Dex Europa. Ale właśnie tutaj można usiąść, położyć się na jakiejś beczce, z której właśnie uciekają radioaktywne, trujące substancje. Muszę powiedzieć, że czasami zawsze, jak tutaj gra muzyka, tak no właśnie z godzina 12 w nocy, pierwsza, czasami jeszcze później, czasami jest to weekend, czasami okres świąteczny, bo spotykamy się na opłatek i na Wielkanoc, tylko że w piwnicy pod aniołami, no to wtedy po prostu no, to jest bardzo fajna atmosfera. Słuchajmy wspólnej muzyki, które albo jest puszczane z dysku, na zasadzie, że ktoś ma przygotowane koncert rodzinny czy dwugodzinny, albo są osoby, które miksują muzykę, grają na żywo, miksują synchronicznie, albo w jakimś sposób, no po prostu pokręcają w dodatkach, ale też się to zdarza. W każdym razie jest to fajne miejsce do spędzania czasu wspólnego, akademickiego, na słuchaniu muzyki,
wspólnocie, która angażuje duchowością, emocjonalnie, to po prostu muzyka tutaj łączy, jak gdzieś mamy iść, wtedy to niemożliwe, prawda? Możemy się spotkać raz czy drugi w świecie fizycznym, ale to też nie jest możliwe. Na zasadach, że pozostaje to ciągle tą jedną ideą, która zawiera w sobie mnóstwo innych spraw, kontaktów międzyludzkich, zachowań, aktywności, działań, ale jednak wciąż jest akademią elektroniki. Idziemy dalej, podejdźcie do bardzo proszę, do tutaj telefonu, który jest zaznaczony tą zejściem dół, tabliczką. Proszę tutaj podejść do teleportu, czekamy na ciebie, bo jesteś dzisiaj tutaj najważniejszy. Łączysz dwa światy, wiele wątków, wchodź do teleportu. On jest tutaj zaznaczony tą zieloną tabliczką. Jest OK. Fajnie, idziemy dalej do tego słupa z teleportami. I przed nami ostatnie miejsce, czyli galaktyka, a potem jeszcze, czyli ten najwyższy teleport, kulka niebieska. Bardzo proszę, kuwertura, kliknij w ten teleport. Jesteśmy w kolejnej auli. Tutaj czasami są prowadzone również wykłady właśnie. Można sobie na głowie nawzajem wylądować. Jak się troszeczkę przesuniesz w kuberturach, to osoby nie będą lądować ci na głowie. No i tutaj studenci siedzą na meteorytach, czasami też się chłuwają na nich, i one są ruchome generalnie. To jest kolejne miejsce, które można prowadzić wykład, prowadzić zajęcia, również w celu uoryginalnienia, stworzenia pewnej zmiany, pewnego zaskoczenia, generalnie cały czas czegoś dobrego. Także kolejna sala. Cały czas pojawia się drzewko, jako ten motyw, na którym się siedzi, prowadzący siedzi. Drzewka są wykreowane przez Endera Meyera. Ja myślę, że możemy wracać teraz do teleportu. Pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, już tam na dole, nazwijmy to. Tutaj jest teleport do Akademii. Jak zwykle proszę kuberturę, żeby jako pierwszy się tutaj przedostał do Akademii. Powoli, na spokojnie. I teraz zapraszam jeszcze takie miejsce, gdzie też spędzamy czasem godziny. Chodźcie na mapę, jeden albo na drugi. Jesteśmy w takim miejscu, które można określić jako takie miejsce do partycypacji, czyli spędzania czasu, gdzie właśnie ostatnio my z kuberturą, planując zapalownisko, planując wystąpienie, no, przez godzinę czy dwie tutaj siedzieli, przebywali właśnie po to, żeby porozmawiać, jak to ma być i tak dalej. No ale tutaj też czasami można posiedzieć właśnie wieczorem przy ognisku. Ognisko daje także takie łaskę do pieczenia, do smażenia, także może być i tak, że kot tutaj leży, zresztą kotów i zwierząt w Akademii jest, było całe mnóstwo, mąkiej przypalisz się, także wychodź z ogniska. To jest zjawisko telematyczności, czyli właśnie odczuwania w jakiś sposób. Już nie chcę w tej chwili znikać, czy to asocjacja, czy jak to wygląda, tego co fizyczne. Mąkej właśnie leży
stoi w środku ogniska, no właśnie wycofał się już lepiej. No to takie miejsce, które również służy ogólnie. Ten, co tutaj się może dziać, a nie jest wykładem, nie jest czymś zdefiniowanym. Proponuję, żebyśmy wrócili teraz, proponuję może jeszcze chwilę, czy macie jakieś pytania, czy coś tutaj chcielibyście zapytać, dodać, zarówno jeśli chodzi o sami w wiatrzeniu zdrowiu, jak i tutaj, no nasi studenci, to cały czas jesteśmy w kontakcie, także te pytania padają. Dodam tylko, że jesteśmy w tej chwili, mamy wystąpienie, gościnny udział na konferencji wiatrzeniu zdrowiu, to jest zespół szkół zawodowych. No, konferencja nazywa się Nowy Model Szkoły. My zostaliśmy zaproszeni przez kuberturę Nirwanę, czyli Szymona Konkola. No i właśnie jest to, jak tutaj mam informację, zaplanowana jako jedna z szeregu spotkań tego typu, której tematyką konferencji jest nowe polskie zastosowanie technologii stosowanych w dydaktyce, takie, które są w XXI wieku, no to jasne, ale widzę, że tu jest dużo ciekawych tematów, na przykład Google w edukacji, też wykorzystanie tablicy multimedialnej, także tematyka związana z fundacją, z wykorzystaniem wolnego, otwartego oprogramowania, także ciekawy tytuł etos komputerowych cybernawików, prawdopodobnie chodzi w ogóle o jakieś kulturowe i zwyczajowe rozumienie technologii. Także jeśli chodzi o kanał, widzę, że jest wystąpienie, więc w związku z tym bardzo ciekawa sprawa z połączeniami, z różnymi miejscami. No jeżeli tak to miało wyglądać właśnie na zasadzie różnych spotkań, tego typu prezentacji, to po prostu super wątek, super koncepcja konferencji niedomkniętej, otwartej, z ludźmi, którzy wiedzą, że mają jedno spotkanie tu, drugie tam, przychodzi ktoś, co ma coś do powiedzenia, albo nie. Generalnie to wszystko zaczyna się kręcić, wirować się, wszystko to jest nakręcane. To jest temperatura studiowania uczelni. Tak to nazywam. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, a najważniejsza cecha związana z edukacją, żeby podkręcić atmosferę, temperaturę działań, tak jak się to podkręca czasem w piątek wieczorem na jakiejś imprezie w klubie, albo osoba, która czasem się podkręca w wyniku relacji międzyludzkich, a czasem można to zrobić w szkole albo na uniwersytecie, starając się zainteresować, zafascynować, ale to musi się ciągnąć. Musi się to dokonywać w sposób trochę spontaniczny, oczywiście merytoryczny, z pełnym uważaniem na to, że jest to właśnie edukacja, że uniwersytet, szkoła, poszanowanie tej relacji bezkompromisowa. Ona nie może się zatrzymywać ze względu na jakieś czynniki, które to hamują, bo uniwersytet, szkoła, nauczanie, wiedza, nauka są najważniejszymi. To jest tym, co nie może się dochodzi do pewnego momentu zabezpieczeń, może się ubezpieczać, może się bać, ale musi być właśnie tym, to jest istota tego, czym się tutaj zajmujemy, po co tu jesteśmy. Wiedza jako taka i to, co się wokół tego dzieje. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, bo nasz plan przewiduje to, że za chwilę wrócimy na salę. Potoczy się mój wykład. Oczywiście zapraszam, jeżeli macie chęć uczestniczyć w tym wykładzie, ale macie pewnie swoje sprawy. Ja będę już robił swoje, a pewnie wy przejdziecie do spraw konferencyjnych. Chyba, że jeszcze jakiś czas będziemy zarobiować, postaram się jakieś pytania, jakieś sprawy, na które mogę odpowiedzieć, to zapraszam do dyskusji. Wtedy ja zejdę, mówiliśmy wcześniej, albo można zadać na czasie pytanie, wtedy też jest w porządku. Bardzo proszę. Jak się wam podoba akademia? Jak się grup akademii podoba? Co o tym myślicie? Jeszcze chwila, poczekajmy, może pojawią się jakieś pytania, uwagi, komentarze, zainteresowanie. Proszę nas zostawić na kłódkę. City, czy słyszysz mnie teraz? W akademii są w tej chwili trzy oficjalne kursy.
co powiedziałem, to były bardzo otwarte, prowadzone przez zaproszonych gości. Dodam tylko, że kuberturę będziemy gościć w przyszłym roku, ale nic mniej więcej o tej porze, gdyż plan w tym roku do końca semestru jest wypełniony. Także kto chciał się zgłosić właśnie takim wykładem w poniedziałek o 21, no to zapraszam zawsze z kilkanaście, czasami więcej osób zainteresowanych. Oczywiście, że tak, hot fellows, ja to bez voice. Kubertura, słyszysz mnie teraz? Kubertura, czy jesteś słyszalny? Słychać, czy słychać? Jest pytanie tutaj z sali. Czy zastanawiałeś się na stworzeniu takiego uniwersytetu kierowanego dla młodzieży? Dla młodych ludzi. To znaczy, dla młodych ludzi, to znaczy, chodziłoby o pewnie inną grupę niż studentów akademickich, tak? Były takie inicjatywy ze 2-3 lata temu i ja uważam, że to w ogóle nie jest problem. To jest tylko taka logistyka, która się tu zawsze pojawia, czyli że potrzebna jest osoba, która by ogarnęła temat. Zastanowiła się, ogarnęła temat. To zajęcie ten aspekt tak naprawdę ktoś, kto chce tutaj przeprowadzić na przykład jakąś część lekcji. Czy to na poziomie szkoły, to chyba było liceum czy gimnazjum, prawda? Na zasadzie jakichś takich ogólnopolskiego spotkania seminaryjnego na jakiś temat. Jak to zorganizować? Bo to o to głównie chodzi. Ale na przykład w ogóle nie jest problemem w tym wypadku technologii. Znaczy w sensie takim, że te osoby, które tutaj w tym uczestniczyły, one najpewniej o tyle lepiej znają się na tym, jak wyjść do takiego świata, jak jest potrzebny do tego sprzęt i tak dalej. Ale oczywiście, że tak. To jest tylko kwestia, czy jest ktoś, kto rozpoznaje, kto dostąpił ten rynek, rozpoznaje tutaj, jak to zrobić. No powiedzmy, że nie jest łatwiej to robić z uniwersytetami. No, wiem, do kogo się zgłosić, wiem, jak to pokazać, zaprezentować i zebrać grupę studentów. Natomiast no, nie wiem, jakby to miało wyglądać w przypadku szkoły. To jest technicznie dla mnie tutaj musiał się zastanowić. To można tutaj robić. To nie jest to, że tu jakieś specjalne prawa, Tutaj pani, która zajmuje się edukacją osób niepełnosprawnych, chciałaby wykorzystać narzędzie, jakim jest Second Life, miejsce, jakim jest Akademia, do spotkań właśnie osób, które są niepełnosprawne ruchowo lub w innym zakresie, nie mogą opuszczać domu przykładowo. Wiesz? Jak najbardziej. To jest bardzo dobry pomysł. Chodzi o to, że mamy tutaj pewne już doświadczenia, dlatego że okazuje się, że jest sporo osób właśnie niepełnosprawnych, z różnymi niepełnosprawnościami. Jest na przykład osoba, której nawet modlitwę sieciowe wymienić, bo miała wykład w akademii. To i oto jest osobą niewidzącą. A jednak okazuje się, że potrafi funkcjonować w Second Life, który przecież dla osoby widzącej jest wyłącznie jest dostęp wzrokowy. No w tej sprawie od razu panią kieruję do Deksa Euromata, który jest w tej chwili w Kopule, on za chwilę się tam pojawi. Pewnie kubertura będzie mógł na Plinie, czyli w prywatnym czacie od razu z nim nawiązać kontakt. Deks pewnie przekaże swojego maila i tak dalej. Ponieważ chodzi o to, że Deks również przynależy do środowiska osób niepełnosprawnych, to zupełnie miną mnie z współbrodliwością sercową, ale chodzi o to, że ma doświadczenie w tym środowisku. Toboto, który miał 1,5 godziny wykład, jest najlepszym przykładem, że osoba niewidząca jest w stanie w tym środowisku zaistnieć w pełni, deklarując swoją niepełnosprawność, jednak tego to się wcale nie zmieniało, on sobie radził tym interfejsem z tym wszystkim. Dodam jeszcze, proszę Państwa, że Toboto przez 1,5 godziny miał wykład, a batalia zająca. To po prostu tak przyjemność sprawia, to było tak dla niego tutaj fajne, że jest z nami w Akademii, w świecie Second Life, że on tutaj konkretnie
różni się, no właśnie, kubertura, że on się tutaj zupełnie różnie, różno dobrze czuł. Bardzo proszę, czy coś jeszcze? Są Państwo? Nie, to ten kontakt chciałam. Możesz mojego maila tam podać. Kubertura, czy ja mogę podać Twojego maila pani, która jest zainteresowana tym, żeby się z Tobą skontaktowała? Myślę, że tak. Przejdźmy do akademii, tam jest Dex i tam już zresztą posadzimy się już tam przed ekranem, ale oczywiście, że tak. Bardzo dobrze to pada. Na stronie akademii są dwa wykłady, a wykład ten pokój jest nagrany. Zaraz jeszcze raz podam adres akademii. I to jest w tej części wykładów, które się nazywają wykłady w akademii. Już wypisuję jeszcze raz adres. Wykłady w akademii. Akademia przez C, myśli, która granica. Tam właśnie jeden jest poświęcony sprawom, o których mówimy, czyli niepełnosprawności. Natomiast tak jak wspomniałem, z pewnością też tutaj nawiążę kontakt dla ciebie trochę Dex. Już tutaj rozmawiałem, że być może mógłbyś skontaktować się z osobami, które właśnie w środowisku osób niepełnosprawnych mogłyby tutaj w akademii coś zrobić. Podkreślam, że akademia jest otwarta, jest miejscem, jest oczywiście administrowana przez Neutrinkę Hitler i Dexa Euromata, ale dostęp do niej jest na zasadzie takim, że to wszystko jest bardzo proste. Jeśli chodzi o tego typu działalność, zapraszamy jak najbardziej. Jeszcze bym prosił, jeżeli możesz, dwa słowa, jeżeli się orientujesz, w jaki sposób można instalować w Second Life narzędzie Silurga, czyli Moodla transmutowanego właśnie w Second Life. Ja nigdy nie używałem Moodle, ale wiem, że jest to możliwe. Generalnie wyznaję taki rodzaj plugin, który jest związany z synchronicznym, na bieżąco kontaktem, takim właśnie jak w tej chwili, czyli jest to wykład głosem, a materiały, które są wykorzystywane, są na stronie. Także tą część Moodla, która jest wymianą materiałów i tak dalej, to robię poprzez stronę Akademia Elektronika. Natomiast wiem, że jest wtyczka Moodla do Second Life'u, SL Moodle i jak ktoś chce, może ją wykorzystywać. Oczywiście tak. Mają Państwo pytania jeszcze jakieś? Słucham? Dziękujemy Ci CJ ogromnie. Będziemy się powoli żegnali. Nie chcemy Ci przeszkadzać w wykładzie. Pozdrawiamy wszystkich w wirtualnym świecie tutaj z realu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Dziękuję również za zaproszenie. Życzę Wam wszystkiego dobrego we wszelkich rzeczywistościach, w jakich się obracacie, w jakich przebywacie, aby Wasze światy były jak najbardziej ok, były w porządku. Zapraszam do Akademii, zapraszam do Second Life, tak jak mówię, w poniedziałek o 9:00, wnioski o różnych porach wieczorno-nocnych i tak dalej. Czasami tutaj jesteśmy. No i cóż, no niech nam się dobrze jedzie na naszym elektronicznym szlaku edukatorów życiowych. Dziękuję za zaproszenie do konferencji. Wszystkiego dobrego ze świata Second Life. Do świata fizycznego nie będzie ok. Dziękujemy jeszcze raz bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.